Witajcie w kolejnym odcinku. Jestem kiepski w Dark Souls 2 Seeker of Fire. Ponieważ naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co teraz robić, postanowiłem, że spenetruję do końca zagajnik myśliwego. Spróbuję się zmierzyć z tymi piromancerkami. Których się ostatnio tak przestraszyłem. No i zobaczymy, co tam jest po drugiej stronie, co Jozora dla mnie przygotował. Dobra, teraz ktoś zeskoczy na mnie z góry. O, wszedł. Rękawice Łotra. Dobra, może nie będę się wdawał w walki z tymi świniami i innymi pierdołami. O! Ani z tym rzeźnikiem z sierpami. O! Tutaj w zasadzie mógłbym pójść w dwie strony. Ale wybieram te... Tak, idę we właściwą stronę. Przebiegnę po moście. Tutaj czeka na mnie piromancerka, którą już widać z tego miejsca. Haha, nic za mnie wyszło z tego. Ach, pamiętam, ten kutaso balas. O Jezu. Był tutaj. Okej. Okay. To tego się tak bałem. Tego się tak bałem. Cholera. To mnie prawie dopadło. Dobra. Dobrze, że nie było więcej tych piromancerek tutaj. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że mogą być jeszcze ze dwie. No ale może nie uprzy... O, cholera. Kolejne. Może nie uprzedzajmy faktów. W dalszym ciągu może tu ich być jeszcze kilka. Na przykład tutaj. Ty nie jesteś piromancerką, prawda? Jak na razie idzie łatwo. Wygląda na to, że Rena nie jest aż tak bezlitosna, jakby chciała. Wow! Pokłonię jej się, choć w zasadzie na to nie zasługuje. O, kto do mnie strzeli? Gdzie jest? Gdzie? O, ważka. Dobra, już pani. Gdzie ta ważka? Cholera, nie, to nie mógł być. O, stał za daleko. Gdzieś tutaj. Dobra, zobaczymy, gdzie ta ważka upuści swój towar. Wygląda to dosyć dziwnie, bo mam takie wrażenie, jak gdyby nie było bezpiecznego miejsca, w które ona mogła to upuścić, żeby mógł to podnieść. Ale może właśnie jest. Tam? No dobra, marnuję czas. Tutaj jest ten niezbyt łatwy fragment. O, kolejna jest tutaj. Aż dwie? Ale to chyba nie ona strzelała do mnie z łuku, prawda? Flamberg. Trujący mech. Okay.
Dobra. Nie idzie świetnie, muszę szczerze powiedzieć. Cholera, jeżeli będę walczył z nim taki... Kurczę. Chcę sobie kolejny wybotować. A może nie? Dobra, najpierw wykończę tego, kto do mnie strzela, bo to się robi niepoważnie. A tutaj kogo mamy? Ludzie nic mi nie robią, siedzą tylko i się luzują. Ale... nie ufam im. Kto wie, czy nie wstaną i nie zaczną mnie atakować. Jak się tylko odwrócę, okej. Pora na... Peniso Balasa? Nie wiem, jak go nazwać. Nie, nie, nie ufam ci, nie ufam ci. Nie, nie ufam ci. Oni chyba nie zadawali bardzo dużo obrażeń. O cholera, spudłuchałem za każdym razem. No szybciej, stary. No, no. Jezus Maria, taka trwa jeszcze z 2 minuty. Przypuszczam, że jest co najmniej 10 sposobów na to, żeby to załatwić lepiej i szybciej, ale ja ich nie znam, bo jestem kiepski. O, wreszcie. Okej, troszkę wypadek. Zapadam sobie klej od życia. O. Dobra, już po prostu stary. Okej. Byłoby głupio, gdyby Jozara zrobił tak, żeby ci nekromancerzy się respawnowali w tym miejscu. Naprawdę bym tego nie chciał. Jest tu cholernie ciemno. Czy mi się zdaje? Dobra. Okej. Wygląda na to, że mogę rozwalić tego jaszczura. Przepraszam. Jak go nazwałem? Peniso Balasa. To chyba nie jest szczególnie zabawna nazwa, skoro nawet nie mam tego zapamiętać. Okej, pa. Nie podniosłem przypadkiem jakiegoś klucza przy okazji? Nie. Cóż, miałem nadzieję. Taką miałem nadzieję. Dobra, trochę ciemno się tam robi. Może jednak użyję jednego magicznego krzesiwa. Dobra. Przynajmniej będę wiedział, gdzie już byłem, a gdzie nie. Okej. Gdzie to jest? A, tutaj. Dobra. Nie wiem, czemu zawsze gubię się w tym miejscu. Przecież jest w gruncie rzeczy bardzo proste. Wręcz prymitywnie proste. A, no dobra. A no tak, to kolejny nekromancer.
Nie ma. Pewnie nie za bardzo mnie słychać przez ten wodospad. Ale trudno, i tak nie mówię nic bardzo ciekawego. O, dobra. O, ważka. Wspaniale. A, tutaj! A! Cholera jasna. Wcale nie idzie dobrze. Okej, okay, teraz pogadam na nim. Okej. Prawie mnie zabili. A jednak prawie robi dużą różnicę. Trzy obłamki i zapłon. A, no tak, to chyba ma sens, bo zdaje się, że zapłon to jest to zaklęcie, którego używają piromancerki, więc skoro one się tutaj kręcą, to ma sens, że to zaklęcie tu jest. Chyba, nie wiem tak naprawdę, czy to ma sens, ale powiedzmy. Teraz pewnie zginę. Nie. Kukła. 40 strzał! Wow! O, Jezus Maria. Dobra, i skrót. Nie widzę, żeby był tu jaszczur z upgrade'ami, no ale może został przeniesiony gdzie indziej, a może po prostu uciekł. Całej tej zawieruszy. No dobra. W dalszym ciągu nie znajduję tu żadnego ogniska. Trochę kiepsko. A tutaj byłem? Tak, byłem. No nie wiem co. Zakrycie. Wspaniale. Gdzie jest to za strona ważka? A, tutaj. Cholera. A szkoda, bo przydałoby mi się. Właśnie zużyłem jedno ziółko. Przydałoby się, gdybym miał pod ręką od razu drugie. No ale cóż. Dobra. Czy tędy dojdę do... Nie, zaraz, co ja wyprawiam. Pewnie, że nie dojdę do ogniska, bo ono jest zamknięte za kratą, a ja nie mam klucza do tej kraty. I... O Boże, aż się boję pomyśleć, gdzie on może być. W poprzednim modzie Jozory ten klucz był schowany za innym bossem, który jest tutaj niedaleko, czyli za Rydwanem. Cholera. Mam okropne poczucie, że gdzieś tutaj było ognisko, a ja je przegapiłem. W tamtym modzie ognisko było ukryte w jednym z tych takich... tych kamiennych budowli, które tutaj widać. Na przykład tutaj. Nie ma go tutaj, prawda? Nie jestem ślepy. Ale może... Sam nie wiem. Próbujemy jeszcze tutaj. Tutaj? Nie. A może jednak? Co masz, pochodnie?
Ach, tędy się wchodzi, Jezu. Jednak jestem ślepy. No dobra. Czy to nie tutaj? Wow! Tak, to tutaj. Okej. Okay. Ksenifiewia tak świetnie zapodawała, kiedy ostatnio razem walczyliśmy. Mam nadzieję, że teraz się przyda. Ach, przepraszam, zapomniałem. Okej. Okay. Grunt to kultura. Którędy... Do kogo nas trzyma? Którędy? Właśnie. Mniejsza ciąg dalszy tego pytania. To jest moje podstawowe pytanie. Którędy? Ha, 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 ha. Co zrzuca? Klejnot życia, super. No. Okej. Okay. Cholera, gdzie jest to miejsce, o które mi teraz chodzi? Tutaj? Nie, nie tutaj. Piętro niżej, że tak powiem. Dobra, idziemy. Tak, to będzie tutaj, o Boże. A, tu jest ten koleś Sadomaso. Prawie zginąłem. Co zrzucił ten morderca? Pęknięta kula czerwonego oka. Nie brzmi to jakoś szczególnie ekscytująco. Zważywszy, jak trudno jest pokonać tych dupków. Tutaj? O, nikogo tu nie ma. Dziwne. O cholera! Thanks, Jozora. To było wyjątkowo niefortunne. Cholernie kiepska sytuacja. No, pomarańczowy rzep. Pochodnia? Tak, pochodnia. Cóż za niespodzianka. Dobra, a teraz tędy. W porządku, zgadza się. Może zrobię to od razu, żeby móc od razu wezwać te NPC-ki. Bez żadnych problemów. Nie, to nie tutaj. To nie tutaj. Gdzie ona jest? O Boże! Bo... O, tutaj. Dobra, w porządku. Okej. Okay. Zaczynam się czuć trochę pewnie.
Dobra, zapodajemy. No właśnie, czy to prawda, co... Co mówił Jozora, że w jego modzie można cały czas iść, popijając Estusa? O, siódmy. Chyba tak. Dobra, tutaj będzie ten jeden sadomaso. Nie, to nie tutaj. Cholera, już się zgubiłem. A to już minęło 21 minut. A ja nawet nie jestem pewien, gdzie chcę iść. O, tędy! O Jezus, no tak. Nawet widzę moje dusze tam w oddali. Jezus Maria! Prawie zginąłem. Jest prawie zginąłem. Przyznam, żebym się trochę pokurzył. Dobra, szybko je podnieść. Szybko, 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 szybko. Ktoś nas zaszedł od tyłu ostatnim razem, prawda? To znaczy, pewnie i teraz to zrobi. Nic się nie dzieje. Wow! Spadnę w przepaść? Nie. Mordę kopany! Co za koszmar? Jezu! Taki upierdliwy dupek. Dobra. Tutaj zdaje się mamy szansę odblokować skrót, którego nie było w normalnej wersji gry. I z tego co pamiętam, nie chwaląc się, jeśli ten skrót tu jest, to ja podsunąłem Jozorze ten pomysł. Och, tak sobie, jak to lubię. Okej. Okay. Nie jest to bardzo odważna taktyka robić to, co ja w tej chwili robię, no ale... O cholera! Ahaha! Opuściła mnie! No tak, a ta taktyka polega na tym, żeby wyrobiać ich po kolei. Czy ktoś właśnie zeskoczył? Nie. Tutaj nikogo nie ma, tutaj też nikogo nie ma. Nie, wygląda na to, że jest ich mniej niż zazwyczaj. Ach, tutaj. O Boże. Czy to na pewno to? O Jezu. A? O! Boże, jakie to cudowne uczucie. O! Ja pierdzielę. O! Cudownie, tak. Nice job, Jozora. Wasn't this my idea? Maybe. Okay. Czyściec nieumarłych. Czy jest tutaj ten czerwony ludek? Nie ma go. A może jest schowany? Ja pierdzielę! Kurczę!
ognisko, kiedy skrót jest tak blisko. A bonfire so close to a shortcut. Not so good job, Jozora. I think it would have been better to have only a bonfire here, or only a shortcut there, maybe. I'm not sure. No dobra. Tak czy inaczej mogę już levelować ładnych parę razy i pewnie upgrade'ować jeszcze broń. Dobra. Nie było tak strasznie. Zginąłem ile? Raz? Tylko raz? Co prawda w absolutnie zawstydzających okolicznościach, ale cóż. Nie, nie mogę. Okej, okay, niech będzie. Co by tu levelować? Zręczność, z tego co pamiętam, nie działała bardzo dobrze dla mnie. Siłę. Bo przypuszczam, że będę chciał pokorzystać z innych rodzajów broni również. Szeroki miecz to nie złapię. Właśnie, muszę oduczyć się tego myślenia o broni w kategoriach Dark Souls 2, bo pamiętam, że w pierwszym modzie Jozora bardzo poprawił statystyki niektórych rodzajów broni, więc możliwe, że tutaj też tak jest, że mają większą wytrzymałość, zadają większe obrażenia, więc są lepsze niż były. I myślenie o nich w takiej wersji, jakiej były w normalnej grze, to trochę bez sensu. Okej, okay, sam nie wiem. Nie podniosłem jakiegoś klucza z rozpędu? Nie. Co mogłem podnieść jeszcze z rozpędu i nie zauważyć? No dobra. Może ten wigor? Choć nie wiem, czy on jest naprawdę potrzebny. No dobra, zobaczymy, co by nam dało levelowanie zręczności. Kilka razy. Tyle, co nic. Siły, no to się nie liczy w zasadzie, bo nie mam w ręku teraz broni, która się skaluje z siłą. Dobra. Ile potrzebuję jeszcze? 900. No dobra. Ile daje mi jeden taki? 800. Dobra. Akurat w sam raz, żeby levelować. Dobra. Chciałbym kupić parę kryształów, ale tak, ta handlarka jeszcze się tutaj nie przeprowadziła, bo to zrobi dopiero po pokonaniu bossa któregoś tam w tej fortecy, a ja tego nie zrobiłem i na razie nie zamierzam właśnie. Tak na wszelki wypadek mówię, chcę odkryć tak wielu bossów, jak to możliwe, zanim zacznę walczyć z którymkolwiek z nich.
Czy tutaj mogłem coś opuścić? Chyba nie. Właśnie. Czy mam gałązkę? Nie, nie mam. Bo tak sobie pomyślałem, że mógłbym odkamienić tę panią, która blokuje drogę do tamtego kolejnego obszaru, gdzie był ten facet z niebieskim mieczem. I w ten sposób mógłbym odblokować kolejną część gry. No właśnie. I może tam bym znalazł coś ciekawego. Ale chyba ona miała jedną gałązkę na sprzedaż, tak? Tak, kosztuje 12 tysięcy, czyli absurdalnie drogo. Ale może jakbym spieniężył te moje dusze, które mam, to znaczy zjadł odpowiednio dużo tych moich koncentratów duszowych, że tak powiem, to bym mógł to sobie kupić. I tak, to może być dobre rozwiązanie. 12 tysięcy na jedną sztukę. Tak, to może być dobry pomysł na rozpoczęcie kolejnego odcinka. A jednocześnie na zakończenie tego. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jestem kiepski w Dark Souls 2 Seeker of Fire. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem.